Lato i bramka! Wspaniała bramka Grzegorza Laty, a więc 10. minuta drugiej połowy spotkania po rzucie rożnym wykonanym przez Smolarka. Polska prowadzi z NRD 1-0. Udało się zmusić do kapitulacji. Za chwilę powinna być powtórka. Będziemy mogli dokładnie przeanalizować tę sytuację. Oto podbiegający do piłka skrzydłowy naszej reprezentacji. Wysoka, mocno podkręcona piłka. Lato posyła tę piłkę na pole bramkowe i tu jeszcze jeden z naszych zawodników dobija tę piłkę. No i nie ma jak tej kimosurundesane. Ma Polandu no speedo to jest no miliokdesne. この game の時にはこれはアルゼンチン戦なんですが。ラトウとシャルマッハが出てないんですよね。そうですね。しかし本大会には加わるようですね。スモラーレックという素晴らしい、まあ、直線的なドリブラーがいるわけなんですが、このアルゼンチンとの公式国際試合でも大活躍でした。そうですね。スモラーレックやっぱりボニエックでしょうね。はい。それから岡野さんね、このグループの中では。Ruszają Polacy teraz, jeszcze wchodzi Buncol, świetnie przepuszczenie piłki, Andrzej Buncol, krótko do Bońka, pojech do Buncola, cudowna akcja, gol! Gol, proszę Państwa, rewelacyjna sprawa, takie obrazki chcielibyśmy oglądać tu na Mistrzostwach Świata, ten moment radości. Proszę Państwa, ten chłopaczek z Chorzowa, dziś grający w warszawskiej Legii, Andrzej Buncol, ginie w objęciach Bońka, całowany przez resztę kolegów, a strzał oddał zupełnie fenomenalny, a akcja, proszę zwrócić uwagę, no Zico, Sokrates, Eder i inni nie powstydziliby się tej akcji. La cote du gardien monégasque n'est pas remontée à la suite de cette action. Enfin, le final, un débordement de Smolarek sur l'aile gauche, une faute de Mahu dans les 18 mètres. C'est le penalty, penalty que va transformer Wojcicki. 4-0, c'est lourd, mais pas injustifié.